Siemanko ludziska, zostałem zaproszony przez Oleę Barcikowską do programu Myślę, że, w którym porozmawiamy sobie o telewizji i programach, które oglądałem w dzieciństwie. Jestem ciekaw, jaki zestaw pytań konkretnie zostanie zadany, a tutaj macie u mnie oczywiście pełną rozmowę, która jest taka jakby pozakularowa. Ta, która pojawi się w telewizji, też będzie dostępna na serwisie streamingowym YouTube, ale to już trochę w innej formie, no i nie tylko ja tam się będę pojawiał. Macie tutaj pigułeczkę wiedzy, jak to wygląda z mojej perspektywy, także jeżeli jesteście zainteresowani, jakie pytania zadała Ola i co ja na nie odpowiedziałem, no to śledźcie to nagranie dalej. Dzięki, cześć. Adam, powiedz, czy pamiętasz pierwszy telewizor w twoim domu? Czy był czarno-biały, czy kolorowy? Czy miał pilota, czy nie miał? Jak to wyglądało? Znaczy wiesz, jeżeli chodzi o telewizor pierwszy w moim domu, który ja pamiętam, no to był telewizor marki Unitra. Był to typowy, stary, taki ceglasty telewizor, który trzeba było niestety z palca przełączać, ale na tamte czasy nie było to potrzeby pilota z tego względu, że było maksymalnie tam, nie wiem, 4-5 kanałów, więc nie było aż takiej zapotrzebowania, żeby używać pilota. Druga sprawa, no był to telewizor, który był czarno-biały i tak naprawdę pierwszy telewizor kolorowy pojawił się dość późno u nas w domu, no bo jednak moja rodzina nie była zbyt majątnymi osobami, więc na pewnego rodzaju luksusy trzeba było dopiero, że tak powiem, aby przyszły one z czasem. A jakie programy oglądałeś najchętniej jako mały chłopiec, a potem jako nastolatek? Tutaj akurat kwestia tych programów, które oglądałem, też się zmieniały z biegiem czasu. Tak jak wiedziałem, z czym będzie ta nasza rozmowa, to tak próbowałem sobie wrócić pamięcią do tego okresu i to były takie z reguły programy typowo edukacyjne, typu Pan Tik Tak, Lato z Czarodziejem, Ciuchcia, czy to w wersji kreskówkowej, czy też między innymi Kulfon i Monika biegały jako te pacynki w telewizji. Pan Tik Tak, który też pewnego rodzaju odcisnął piętno w mojej głowie. Było dużo fajnych rzeczy, których też się uczyłem, ale nawet to nie były tylko polskojęzyczne programy, bo pamiętam, teraz mogę pomylić, nie będę znał nazwy, ale był kiedyś taki wielki zielony stwór, który zjadał zegarki i tam było coś tam I am Corvax, I am hungry, I like clocks, więc powiedzmy, że to były różnego rodzaju tego typu programy, które najbardziej ze mną były spasowane, ale jeżeli chodzi o jakieś takie weekendowe, no to też wiadomo, że też musiał Teleranek się pojawić. A czy w twoim domu czasem były kłótnie dotyczące tego, co oglądać w telewizji? Na późniejszym etapie może i tak. No, kiedyś nie było zbytnie wyboru, więc powiedzmy, że ten nieśmiertelny znachor leciał w każde święta, więc były takie evergreeny, które po dziś dzień są odtwarzane. Kevin Sam w Domu zawsze pojawiał się na święta, więc tutaj nie było pod tym względem jakiejkolwiek kłótni pod względem jakiego kanału. Oferta programowa była dość nikła, więc z reguły wszyscy oglądali wszystko, bo nie było no tyle tak to rozbudowane jak teraz. Było coś takiego, co rodzinnie oglądaliście, jakiś program, jakiś film, coś takiego, co właśnie całą twoją rodzinę, czy tam część twojej rodziny skupiało przed telewizorem? Nie będę oryginalny, jeżeli powiem, że na przykład takim serialem były Złotopolscy, którzy lecieli w niedzielę po obiedzie. Czy też chociażby Familiada, która pojawiała się tylko w niedzielę i powiedzmy, że to były takie programy, które notorycznie były powtarzane z tego względu, że one odbywały się w określonym limicie czasu, no i wszyscy to oglądali tak samo jak Klan i Złotopolskich, no to wtedy można powiedzieć, że były dwie szajki, które się dzieliły, który serial jest lepszy. A czy dzisiaj jako dorosły człowiek masz w domu telewizor albo telewizory? Tak, mam telewizor, nie chcę mieć więcej z tego względu, żeby za bardzo nie rozproszał uwagi. I tak mamy wiele różnych innych sprzętów, które rozpraszają naszą uwagę, no i powiedzmy, że sam telewizor zastępowany jest wielokrotnie w postaci smartfona, który dostarcza różnego rodzaju serwisów streamingowych, z których można powiedzmy czerpać różnego rodzaju programy, które są interesujące dla nas. Ale czy dziś częściej oglądasz stacje telewizyjne czy serwisy streamingowe? Ja osobiście bardziej jestem zwolennikiem serwisów streamingowych, chociażby z tego względu, że nie ma reklam, które przerywają mi. Inaczej, w sensie, że nie oglądam reklam przerywane filmem, którym chciałbym obejrzeć, więc jeżeli mam do wyboru jakąś treść filmową, którą chciałbym się zapoznać, no to wolałbym jednak bez tych reklam i wybrać sobie o dogodnej porze, a nie, że będzie reklama trwała z 15 minut, a ja w tym czasie zdążę posprzątać całe mieszkanie, pozmywać naczynia, no i zapomnę, co leciało w wcześniejszym bloku, więc pod tym względem bardziej wybieram serwisy streamingowe, choć też to ograniczam z tego względu, że mam wiele różnych innych zajęć, a na samą telewizję nie mam aż tyle czasu. Super. Mazzy in Wonderland, coś takiego to się nazywało, ten program z tym takim, co ja, zegarki. Może być, może być. Mazzy on się nazywał, coś tam Land. Pamiętam, że jedną z postaci był Corvax, ale generalnie on bardzo lubił zegarki. Taki czarodziej, co miał taki długi nohal i w takim czarnym płaszczu chodził. Tak. Ten Mazzy łaził, tak mówił, I love clocks. Tak. Tak jak te zegary, pamiętam to, co było. No. Bardzo ci dziękuję, Adam. Wszystkiego dobrego. Trzymaj się. Dzięki, trzymaj się, cześć. Już jestem po nagraniu z Olą. Mam nadzieję, że te krótkie, treściwe odpowiedzi były dla Was chociaż trochę interesujące. Jeżeli chcecie się podzielić swoją opinią w komentarzach, to oczywiście zapraszam. Sekcja należyta do Was. Tylko że Was proszę o zachowanie jak najbardziej dobrego języka, takiego, który nadaje się do kontaktów międzyludzkich. Wszelkiego rodzaju obrażanie, wulgaryzmy, no nie są tu mile widziane. Jeżeli będą nagminnie nadużywane w którymkolwiek względzie, no to też będzie trzeba zainterweniować w odpowiedni sposób, czy to usunięciem komentarzy, czy też zbanowaniem danego delikwenta, który będzie za bardzo sobie pozwalał. Ja Wam bardzo dziękuję za czas poświęcony, mam nadzieję, że był dla Was wartościowy. Jeżeli chcecie, to możecie zaobserwować mnie na różnego rodzaju portalach społecznościowych, Facebook, Instagram, TikTok, czy YouTube należy do Was. Jeżeli chcecie jakiejkolwiek interakcji, czy macie jakiekolwiek pytania, to możecie mi podesłać. Być może zrobię taki materiał, w którym odpowiem na jakieś nurtujące Was kwestii, czy to się pojawi w wersji dłuższej, czy też może jakiegoś shortsa, rolki, czy TikToka. Dziękuję bardzo za poświęcony czas. Trzymajcie się, cześć i ciao.